Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z Królewca, Miedzierzy i Przyłuk przy współpracy z Green Office Ecologic wkrótce rozpoczną zbiórkę elektrośmieci. Jako pierwsi, bo już od soboty z akcją ruszają strażacy z Królewca. W ramach akcji będziemy zbierać telewizory, odkurzacze, lodówki, pralki, no sprzęt AGD, telefony. I to chcielibyśmy później pieniążki przeznaczyć na naszą jednostkę. Kupić, wyposażyć jeszcze jednostkę, jak zarobimy coś na tym. Czy może w samochód coś włożyć. Śmieci przy remizach będą składowane pod chmurką, a za ich odbiór odpowiedzialna jest firma współpracująca z jednostkami OSP. Inicjatywa jest nie tylko wyjściem ku potrzebom mieszkańców okolicznych wsi, którzy często mają problem z przekazaniem i dostarczeniem elektrośmieci do utylizacji, ale także akcją, która wesprze strażaków. Akcja pomocy troszkę dla strażaków ochotników, tak? Ponieważ ten sprzęt, który zbierzemy, który uda nam się zebrać od mieszkańców, będziemy mogli, za ten sprzęt dostaniemy jakieś tam pieniążki, które będziemy mogli przeznaczyć na dofinansowanie naszej jednostki i zakup jakichś tam sprzętu. Tak? Strażacy ochotnicy stale potrzebują dbać o to, by zużywający się sprzęt, za pomocą którego dbają o bezpieczeństwo lokalnej społeczności, był w dobrym stanie. Wynika z tego potrzeba ciągłego doposażania jednostki. Dzięki akcji także mieszkańcy będą mogli łatwiej pozbyć się starego, nieużywanego sprzętu. Wydaje mi się, że i jedna i druga kwestia jest bardzo ważna. Samochody mamy w zasadzie doposażone, natomiast wiadomo, że zawsze środki jakieś tutaj, czy na remonty, czy na jakieś bieżące wydatki będą nam potrzebne, także trochę tego grosza zawsze się przyda, żeby mieć odłożone. Natomiast no też na pewno w dużym stopniu ułatwi to mieszkańcom tutaj pozbycie się niepotrzebnych śmieci. Elektrośmieci jednak bywają bardzo ciężkie i mogą sprawić problem z ich przetransportowaniem, nawet do pobliskiej remizy OSP. Jednostka z Przyłuk oferuje więc pomoc przy zabraniu śmieci od mieszkańców w uzasadnionych przypadkach. Natomiast druhowie z Królewca i Miedzierzy jeszcze taką możliwość rozważają. Akcja w Królewcu potrwa do końca marca, lecz nie znamy jeszcze terminów rozpoczęcia zbiórek w Miedzierzy i Przyłogach. Zachęcamy jednak do śledzenia naszego fanpage'a, gdzie na pewno Państwa o tym poinformujemy.